Przeżyłem 100 dni w lepszym Minecraft Hardcore. Dzisiaj po raz kolejny spróbuję przeżyć 100 dni w Minecraft Hardcore, ale tym razem zagram na paczce modyfikacji, która ma ich około 200. Better Minecraft to niesamowita paczka modów, która dodaje wiele nowości do Minecrafta. Będę miał okazję zmierzyć się z nowymi mobami i odkrywać ulepszony świat z wieloma ciekawymi oraz trudnymi dungeonami. Film został nagrany oraz zmontowany w całości przeze mnie oraz zajęło mi to około 90 godzin. Chciałbym wspomnieć, że ponad 66% osób, które obejrzały mój ostatni film z serii 100 dni, nie subskrybuje mojego kanału. Jeśli podobają Ci się filmy na moim kanale, a jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji, to serdecznie Cię zapraszam. Również zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, ponieważ będę wtedy wiedział, żeby zrobić kolejne 100 lub 200 dni. Zapraszam również na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. To chyba tyle, zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy już na świecie i ogólnie w poprzednich 100 dniach mówiłem, że następne 100 dni będzie mniej chaotyczne, więc co postanowiłem zrobić? Postanowiłem zrobić najbardziej chaotyczne 100 dni, jakie się da. Ponieważ jesteśmy właśnie na paczce modów, która ich ma chyba z ponad 200. No ale cóż, bez zbędnego przedłużenia zacznijmy. Już widzę, że mamy tutaj wioskę na start. Dzień pierwszy. Zobaczymy, czy tym razem uda nam się przeżyć 100 dni na tylu modach. O, i mamy tutaj od razu w tej wiosce taki specjalny kamień. Ogólnie ten kamień polega na tym, że w momencie, gdy go mamy, możemy się teleportować do innego miejsca, w którym również jest ten kamień. Czyli przykładowo mogę sobie zebrać ten kamień, postawić u siebie w domku i tak samo postawić drugi taki kamień przy jakiejś farmie i mogę się w tym momencie przeteleportować z domku do właśnie tej farmy. Ogólnie te 100 dni nazywa się na lepszym Minecraft Hardcore. A dlaczego się tak nazywa? Nazywa się tak dlatego, że po prostu paczka modów się nazywa Better Minecraft, więc stąd taka nazwa. No i w sumie mniej więcej tyle wiem o tej paczce, że bardzo mocno urozmaica ona rozgrywkę. Oczywiście bierzemy sobie ten kamień. Łóżko już wzięliśmy. Mamy tu od razu skrzynkę. Bierzemy sobie oczywiście marchewki. Książkę również sobie weźmiemy. Drzwi się tak otwierają fajnie. Kolejna skrzynka, są emeraldy i są marchewki kolejne. To jest jakiś ziomal. O, w ogóle patrzcie, że każdy villager jest nazwany. To też mega ciekawe. Fajnie by było znaleźć golema w tej wiosce. No co to za kwiatek? To mleczyk! Z tego co widzę, są trzy rodzaje mleczyków. To jest zdecydowanie najlepszy mod w tej paczce. O, jest pszczółka. Siema pszczółka. I są od razu tu jakieś mobki. Czemu to jest tak ciemno w ogóle? Co to jest? O kurde. Ja się dziwię, czemu tu jest tak ciemno. Tam jakiś potężny statek jest nad nami. To na 100% jest jakiś dungeon. Jest też taka szansa. Co jest? Co jest? Przestraszyłem się strasznie. Prawie sobie zginęliśmy na start, a co? No ale przynajmniej już wiem, żeby nie wchodzić tak o sobie do wody żadnej. Ale tak szczerze, już myślałem, że od nowa będę musiał zaczynać. A tam jakiś kolejny statek jest. Patrzcie, jaki ślimak. A i są świnki jakieś takie, bym powiedział, że próbują się przebrać za krowę. Ale w ogóle też nam się już kończy ten pierwszy dzień, więc zaraz idziemy spać oczywiście. I mamy dzień drugi. Już nawet jedzonka nie mamy. Skupiamy się nad tym, żeby znaleźć jakąś wioskę. Co to w ogóle jest? To jest błoto? Zaplam się w błocie. Chciałem się, żeby znaleźć wioskę, żeby jakieś jedzonko ogarnąć, bo no jest póki co naprawdę ciężko. Tam jest jakiś domek, tylko pytanie, czy ten domek będzie dla nas przyjazny. Co to jest za... Dobra, nie będę się z nim bił, no. Mamy zbyt mało serc, no to lipa. Dajcie mi jakąś wioskę, zaraz sprinta nie będę miał. O, jest jakiś normalny teren i są świnki. I biegniemy dalej. Ale dobra, są krowy. W ogóle, ta krowa jest taka biała. O, i mała świnka tu w ogóle jest. Jaki słodziak. O, widzę tam jakiś kolejny domek, ale ta czaszka nie wróży nic dobrego. Tu jest kowadło w ogóle. Bieramy te kowadło, to przecież dużo żelaza. Tu jest chyba grób jakiś. Czy tu będzie skrzynka? Jest skrzynka! Pewnie będzie. Jest name, tak, węgiel. Okej, okay, całkiem spoko rzeczy. Zdaję, co jest w tym domku. Widzę, że biblioteczki, jest łóżko, są beczki. Pejdziemy na górę. O, sianko, dobra. Bieramy to sianko. I to jest skrzynka. Okej, okay, książka Protection 1. Dobra, super. I oczywiście zbierzemy sobie te biblioteczki. I myślę, że możemy już iść spać. Dobra, dzień trzeci. Oprócz szukania wiosek szukam również jakiegoś ciekawego miejsca na domek. Co to jest? Co tu robi przycisk? Okej, okay, tu widzę już kolejny domek. Tu złego nie ma, ale jest skrzynka. I mamy kolejne żelazo, mamy emeraldy, mamy jedzonko. Co? Aha, to nieźle. Dobrze, że mnie tam nic nie zamknęło w tym domku. Naprawdę mega mi się podobają te biomy. Oj, tam jest jakiś kolejny domek. Okej, okay. Trzy opsa, mamy żelazo i chlebek. O, widzę jakieś kolejne ciekawe rzeczy. Znaliśmy jakiś advancement nowy. Ile sianka! No to super. Scaffoldingi. Był tu przypadkiem Tebesz Gaming? Dobra, to na szczęście będziemy mieć już dużo jedzonka. Mamy kowadło, więc w sumie mogę sobie od razu zenchantować tą klatę na te Protection 1. Zawsze coś.
Co jest? Ale mnie to przestraszyło. Płynęliśmy chyba na jakiegoś pufferfisha czy coś takiego. Ale to strasznie szybko zabiera obrażenia w ogóle. Co to jest za gigantyczny las? Nie potrzebuję drewna na tarczę. O! Czyli jak ścinam normalne drzewo, to wcina się od razu całe. Pokchamp. Dobra, myślę, że możemy iść spać. Dobranoc. No i mamy dzień czwarty. A no i ja w końcu nie zrobiłem tej tarczy. A tarcza wydaje mi się, że naprawdę bardzo nam się przyda. Okej, mamy tu chyba jakiś dungeon. Dobra, mamy węgiel. Jodło też sobie możemy wziąć w sumie. Okej, mamy wioskę. Dostaliśmy w ogóle advancement w First Village, powiem tego, że mieliśmy już wioskę na starcie. Może znowu gdzieś to będzie ten kamień teleportujący. Chyba go nie ma tutaj, ale jest golem, więc sobie zabijemy tego golema. W ogóle golemy też są nazwane, to jest ciekawe. No i zabiliśmy. Zobaczcie, że te villagery mają o wiele ładniejsze stroje niż normalnie na tych modach. Dalej nie znalazłem jakiegoś miejsca, które by na tyle przykuło moją uwagę, żeby zrobić tam domek. Co tam jest? Epicko to wygląda. Jest chleb i węgiel. Tutaj co jest? A nie, to wiedźmy przecież słyszę. Dobra, nie, z wiedźmą to nie chcę się bić. O, to siemanko. Może następnym razem wpadnę. Mamy pieski! Oj, mamy 3 kości. Będziemy mieć pierwszego pieska w tych studniach. Zobaczmy. Za pierwszą kością. Pokczam totalny. Dobra, mamy pieska. Dobra, zrobiła nam się noc, także idziemy spać. Aby ten piesek do nas przyszedł. Mamy dzień piąty. Co to jest? A to co? Kolorowe owce. I zabijemy to... O, dostaliśmy kolorową wełnę. Wszystkie tu jest kolorowe. Ogólnie to jest chyba po prostu wieża pillagerów, że w tej paczce modów jest ona ulepszona właśnie na coś takiego. Więc nie wiem, czy warto będzie tam wchodzić. O, już idą do nas pierwsze pillagery. Nie będę się z nimi bił jeszcze, ponieważ mamy za słabą zbroję. Co to za glina? Mamy jakieś dziwne miejsce. Może jakieś smurfy tu mieszkają, czy coś. Co jest? Co to? Co to jest? Dobra, myślę, że stąd jednak warto będzie pójść. O, jest kolejny domek, to chyba jest ten wrogi, z tego co pamiętam. Tak, ale w sumie możemy spróbować zabić tego moba i rozwalić ten spawner. Nic tu kompletnie nie ma? O, książka, power 3. To w ogóle chyba jest jakaś chatka rybaka, z tego co widzę. O, jakiś advancement dostaliśmy, co to jest? Oho, mamy statek i mamy jakieś fortyfikacje. A, to znowu są te ziomki. No ja gdzieś nie chcę się z nimi bić. Nie mam pojęcia, jak duże obrażenia oni zadają ich. Chyba nie chcę tego sprawdzać, póki właśnie nie będę miał jakiejś dobrej zbroi. Ale dobra, dzień nam się skończył, a ja dalej nie znalazłem żadnego fajnego miejsca tak naprawdę na jakąś bazę i domek. Straszna lipa, no ale dobra, mamy dzień szósty. Mamy tu jakiś domek. Okej. Ej, a gdzie jest mój piesek? Teraz tak się skapnąłem, że go nie ma. No nie mówcie, że mi zniknął. F dla pieska. Grób znowu. Jest skrzynka. Nawet dwie, okej. Zobaczmy, jest jakaś książka. No, taka średnia. A druga skrzynka. Dobra, mamy jakieś diamentowe spodnie z enchantem średnim. No, ale zawsze jednak to diamentowe spodnie, więc git. No i możemy sobie tą klatę zamienić. No i łuk, Curse of Vanishing. O, i jest jakaś wioska, okej. Okay. Całkiem mi się podoba ten teren do budowy jakiegoś domku. A to co to jest? Wie, to jakieś zejście do dungeonu. A tu znowu jest ten słaby domek, no ale wejdziemy tu. A w sumie w tych beczkach coś może być. Power 3, okej. Okay. W sumie mamy już dwie książki Power 3, więc całkiem git. O, druga książka jakaś? O kurczę. Looting 3, Power 4, Efficiency 4. To jest mocny traf akurat. Myślę, że to będzie naprawdę fajne miejsce na domek. Co tam, owieczki? Nie będę ich zabijał, ponieważ potem sobie zrobimy oczywiście ich farmę. No bo myślę, że tutaj się właśnie osiedlimy. Na ten moment myślę, że moglibyśmy spróbować zrobić jakąś taką tymczasową bazę, żebyśmy po prostu mieli gdzie się schronić w razie czego. Ale dzień nam się kończy, także lecimy spać oczywiście. No i mamy dzień siódmy. Jednak myślę, że domek zrobię sobie po prostu tutaj. Bo o wiele bardziej podoba mi się okolica, jak nie będzie obok mnie wioski. A i ogólnie ten, nie zdziwcie się, że tak skrzynki wyglądają, bo po prostu nagrywam to w święta i w święta tak skrzynki wyglądają, jak takie prezenty. No i póki co zrobimy sobie taką bazę tymczasową. Myślę, że będziemy mogli ją zrobić po prostu pod ziemią. Żeby po prostu mieć się gdzie ukryć, to zrobimy taką budkę i wkopiemy się tutaj w dół. A my teraz pójdziemy spać. Zaczniemy dzień ósmy. Dobra, mamy dzień ósmy. Troszkę tutaj rozkopię to pomieszczenie. Okej, rozkopałem to pomieszczenie na taki kwadrat. Mega szkoda, że nam piesek zniknął, tak szczerze. Teraz zrobię podłogę. No i jeszcze musimy zrobić ściany, ale do ścian użyję, myślę, innego drewna. Więc zetniemy sobie po prostu parę drzew. Ściany wyłożone. W ogóle noc nam się zrobiła, kurczę, nie pilnowałem czasu. Idziemy spać. Dzień dziewiąty. Piękny wschód słońca. No i zostało nam w sumie tylko do zrobienia sufit. Tymczasowa baza, myślę, że na ten moment jest skończona. Szczerze powinniśmy iść teraz pozbierać jakieś żelazo, bo mamy go tylko 11, więc myślę, że zrobimy sobie z niego właśnie żelazny kilo, żelazną siekierę i łopatę.
No i w sumie budki też możemy zrobić. Zobaczmy, czy tu jest jakiś cave. Jest coś, dobra. Jest węgiel. Węgiel na pewno nam się przyda, także pozbieram go. Naprawdę zero żelaza. Kurczę, może spróbuję jednak iść do tego dungeonu. I może tam będzie jakieś żelazo. Dobra, rozwaliłem. O, co to jest za typ? Z motyką biegał, okej. Okay. Ale to kozacko wygląda, to są główki, ale takie ozdobne. Pozbieram je sobie, bo może mi się przydadzą na domek. Zabił swojego. Dobra, zabiliśmy. Okej, okay. Dobra, od razu rozwalamy. Cały czas coś tu wybucha. Rozwaliłem spawner. Jest skrzynka jakaś? No jest złoto, ale chciałem żelazo. No dobra. Dobra. O, jest skrzynka. Mamy to. Dobra, jest dużo żelaza. Po to przyszliśmy i to dostaliśmy również. Musimy wracać już. Albo w sumie po prostu pójdziemy spać tutaj. Nie chciałbym spotkać jakichś wrogich mobów w nocy. Ale czy my wyczyściliśmy w ogóle całą tą wioskę? No chyba nic więcej tu nie ma. A tu jest w ogóle ta wioska. Myślę, że tą wioskę moglibyśmy wykorzystać w przyszłości do zrobienia farmy żelaza. To na pewno nam się przyda. No i oczywiście mamy tutaj jeszcze do zwiedzenia jakieś dungeony, no ale myślę, że nimi się zajmiemy, jak już sobie naprawdę jakieś fajne itemki ogarniemy. Zrobimy sobie żelazny hełmik. Co mamy już całą żelazną zbroję i wszystkie praktycznie żelazne toolsy. Podstawowy ekwipunek mamy. Czy jest to jakaś farma marchewek? O, dobra, mamy marchewkę. Zrobiła nam się noc, więc po prostu pójdziemy spać w wiosce. O, tu nie ma łóżka. Okej, okay, dzień 11. Co my zabijemy sobie tego golema? Okej, okay. Żelaza nigdy za mało. O, a tam jest portalo. Same git. Trochę złota zawsze się przyda. Dobra, teraz się wrócimy do domku i myślę, że możemy zrobić jakąś taką prowizoryczną farmę marchewek. Myślę, że póki co zrobimy tą farmę tutaj. Oj, widzę tam trzcinę. Nie zauważyłem jej wcześniej. Raz sobie popłyniemy ją zabrać. No i myślę, że możemy iść spać. Dobranoc. No i mamy dzień 12. Ten dzień chciałbym chyba przeznaczyć na to, żeby pokopać jakieś surowce, więc myślę, że możemy zrobić sobie jakieś zejście do kopalni tutaj. Ustawimy drzwi i po prostu zrobimy kręcone schodki w dół. O, mamy jakiegoś cave'a. Ale dziwny tunel. O co chodzi? Z cave? Wygląda jakby jakiś gracz tu kopał. Mam nadzieję, że żaden TBS Gaming na nas tu nie wyskoczy. Co to jest? Jakieś kryształy. Jest tu całkiem spory kanion, więc sobie pokopiemy oczywiście te wszystkie rzeczy, które tu są. No i są diamenty. Mam nadzieję, że to nie jest taki pojedynczy. Okej, okay, 4. O, co jest? Ale się przestraszyłem. Co jest to, mały szkielet? O co tu chodzi? Jaki on jest szybki. Nie tylko zombiak może mieć teraz swoją mniejszą wersję. Pójdziemy sobie teraz tutaj. O, resztą też spoko. Złoto tak samo. Dobra, myślę, że możemy wychodzić z tych cave'ów. Z tego co widzę jest noc. Dobra, nasza buda jest tam. I lecimy spać. No i mamy dzień 14. Siema, szkielecie. Co to był za wybuch? O co chodzi? O kurde, to w ogóle inaczej wygląda niż w normalnym Minecrafcie. Teraz sobie po prostu poprzepalam całe żelazo. No i urosły nam kolejne marchewki. Ogólnie mam plan, żeby zrobić automatyczną farmę trzciny, więc w sumie od razu zacznę budowę tego. No i mamy dzień 15. Stawiamy tory. Tutaj stawiam kolejne deski. Biorę trzcinę. Rozkładam ją. Do tej farmy również potrzebuję obserwerów, dlatego myślę, że następnego dnia pójdziemy po prostu do Netheru, ponieważ żeby zrobić obserwer, no to potrzebuję farcu. I myślę, że możemy lecieć spać. Dzień 16. Mamy dzień 16 i chciałem tego dnia iść do Netheru, no ale żeby iść do Netheru oczywiście potrzebujemy obsydian lub lawapulki, a w sumie lawapulka równa się obsydian, więc no musimy jej po prostu teraz poszukać. W ogóle odkryłem coś mega ciekawego. W momencie, gdy mamy crafting w ekwipunku i naciśniemy sobie taki przycisk, to nam się on otwiera. Co jest mega przydatne, no bo nie musimy stawiać craftingów. No dobra, skupmy się na poszukiwaniu lawapulki. Ale nawet jak ją znajdziemy, to w sumie nie chciałbym robić w tamtym miejscu portalu, więc myślę, że możemy sobie zrobić po prostu diamentowy kill off. Lava poops? Chyba pod nami gdzieś? Tak, słyszę już tu lawę. Jest, okej. Okay. Więc wyleję tutaj po prostu wodę. Dobra, mamy 10 opsa. Dobra, lecimy spać. No i dzień 17. Fancy chicken. Wiele co z niego wydropi. O, jakieś specjalne piórko. Ja zobaczę sobie, do czego one służy. O, do niczego. Dobra, jesteśmy w naszej bazie. Portal do Netheru myślę, że możemy zrobić gdzieś tutaj. Okej, okay, mamy flinta. Robimy zapalniczkę i odpalamy. Ogólnie jeśli chodzi o Nether, to wygląda to w ten sposób, że może być albo bardzo trudny, albo bardzo łatwy. I to w sumie tylko zależy od tego, gdzie się pojawimy. Więc no dobra, wejdźmy. Uwaga. Dobra, jesteśmy. Dobra, trafiliśmy na w miarę chyba normalny biom. Czy jest to jakiś kwarc? Jest tu kwarc. Okej, okay, ale tu widzę jeszcze dużo kwarcu. Myślę, że tyle kwarcu nam na spokojnie wystarczy. I myślę, że możemy już wracać. No ale też już nam się kończy dzień, więc myślę, że pójdziemy spać i następnego dnia już na 100% dokończymy sobie tą farmę trzciny. Tak więc dobranoc. Mamy dzień 18, więc robimy sobie 8 obserwerów. W międzyczasie nam tutaj trzcina urosła, więc pokrzamp. Tutaj stawiamy obserwery. A,
Zrobiłem jeden za mało. Sam mechanizm już jest w sumie gotowy. Polega on na tym, że w momencie, gdy urośnie nam 3 trzciny, to to zadziała w taki sposób, że piston automatycznie nam się aktywuje i zetnie tą trzcinę. O, w ten sposób. Za ładnie to jeszcze nie wygląda, więc myślę, że teraz pójdę pozbierać piasku na szkło. Mamy 30 szkła. Teraz je stawiamy w taki sposób. Do tego daję tutaj trapdory. No i myślę, że farma na ten moment jest w zasadzie skończona. W przyszłości myślę, że sobie ją jeszcze bardziej ozdobimy, ale póki co pójdziemy spać. I zaczynamy dzień 19. Kolejnym celem, jaki mam, to w sumie by było przejście gry, tylko że na tych modach przejście gry jest o wiele trudniejsze niż normalnie, dlatego chciałbym się najpierw wystakować, a żeby się wystakować, no to są dwie opcje. Ta nudniejsza, czyli iść do cave'ów i szukać po prostu diamentów, albo możemy iść na dungeony. Więc ja oczywiście wybieram tą drugą opcję, ale najpierw sobie porobię nowe narzędzia. Dorobimy sobie jeszcze jedzonka. Myślę, że możemy spróbować iść do tej wieży. A, i jeszcze nowa tarcza by nam się przydała. Okej, tu już widzę spawner od razu. Jakiś pillager tu ginie, nie wiem czemu. No dobra, spróbujmy się tu wbić. Co to był za wybuch? O, dobra, mamy diament, 2 złote jabłka. Okej, to na pewno mi się przyda i diamentowa motyka. To coś dla napieraczka. Tam słyszę wiedźmy na górze. Okej, widzę tu już spawner. Okej, jest wiedźma. A, bo to jest spawner wiedźm. Pójdźmy piętro wyżej. Oj, tu też są wiedźmy. Oj. Oj, dostaliśmy poisona. Dostaliśmy poisona 40 sekund, a jesteśmy na hardkorze. Dobra, musimy znaleźć szybko krowę. Szybko krowa, szybko krowa, szybko krowa. Bo na hardkorze oczywiście się ginie od poisona. Musimy znaleźć krowę. Jest krowa! Dobra. Przeżyliśmy. Nie, no to nie ma sensu tam włazić, tak szczerze. Ale robi nam się noc, więc idziemy spać. Mamy dzień 20. Staram się znaleźć jakiś dungeon, w którym nie będzie żadnych wiedźm. Przyszedłem do wioski, ponieważ pamiętam, że tu też był jakiś dungeon. O, dokładnie o to mi chodziło. To jakaś taka kopalnia jest, czy coś w tym stylu. Więc zobaczmy, co tu będzie. Okej, tu jest spawner, już widzę. Jezu, jak się przestraszyłem. Znowu jakiś wybuch był. Dobra. O, dobra, to są zombiaki. Niszczymy ten spawner. Jest jakiś labirynt w ogóle. Tu nic, tu też nic. Dobra, zniszczone. Ja chciałem tu zdobyć jakieś lepsze wyposażenie, a tak naprawdę... tu nic nie ma. Są jakieś książki. O, jest ta vein mining. Dobra, weźmiemy ją sobie. O, diament. Nice. Okej, diamentowa łopata, zawsze spoko. Dobra, zrobiliśmy je. Zobaczmy. Fire Aspect 1, okej. Okay. Jaka armia tu jest? Co jest gramy? O kurczę, ale damage dostałem. Oj, oj, oj. Dobra, bo się robi niebezpiecznie. Próbuję się przedostać. O kurczę, co tu się dzieje? Dobra, jem gapa. Ten miecz już sobie wyrzucę, bo on zaraz padnie. Jest diamentowa siekiera. Silk Touch, okej. Okay. Silk Touch też nam się mega przyda. Aha. Name tag, diamentowa łopata kolejna. Piercing 4, dobra, weźmiemy to sobie. Kurczę, już jest noc. Ogólnie nic ciekawego już tam nie mogłem znaleźć, więc postanowiłem po prostu wyjść, bo cały czas tak naprawdę błądziłem w to samo miejsce. Co to jest? Ale się przestraszyłem. Bush, co ty tu robisz? Dobra, chodźmy po prostu spać. Dobra, jest dzień 21. Szczerze na ten moment uważam, że nie ma co chodzić do jakichś dungeonów. Dlatego, że... O, creeper. Jedyne dungeony, w których dalibyśmy teraz rady, uważam, że nie są zbyt ciekawe. Z kolei właśnie w tych ciekawszych uważam, żebyśmy praktycznie nie mieli żadnych szans. Więc jednak mój plan wystakowania się poprzez dungeony zbytnio nie wypali. Więc po prostu będziemy musieli wrócić się teraz do cave'ów i no pozbierać trochę diamentów, żeby mieć chociaż teraz na tą diamentową zbroję. Chociaż uważam, że mimo wszystko, poza tym, że nie mogłem nic znaleźć w tamtym dungeonie, to i tak całkiem spoko trafy dostaliśmy, ponieważ dostaliśmy całkiem sporo tych diamentowych narzędzi. Oczywiście zanim pójdziemy do cave'ów, uważam, że przydałoby się postawić enchant, co właśnie teraz zrobimy, tylko potrzebuję jeszcze trochę drewna. Okej, robimy 15 biblioteczek. Tylko z tego co wiem, to działa w taki sposób, że biblioteczki nie będą nam działać w momencie, gdy są z innego drewna, ale możemy je chyba łatwo przerobić w craftingu, dokładnie. Teraz one już powinny działać zupełnie normalnie. Aha, no to nieźle, brakuje nam jednego obsydianu, żeby zrobić stół do enchantu, więc jednak musimy się przejść do naszej kopalni szybko. Jest lawa. Dokładnie. Okej, okay, możemy wychodzić. Się już po prostu wykopmy. Okej, okay, z tego co widzę jest noc. Zrazu pójdziemy spać. Okej, okay, dzień 22. Aha, i w sumie nie powiedziałem, bo ktoś oczywiście może oglądać ten film, kto w ogóle nie miał styczności z modami. Więc ogólnie ta lista itemów, którą mamy po prawej stronie, to jest po prostu mod, który polega na tym, że w momencie, gdy kliknę na jakiś item, przykładowo na blok złota, to pokazuje mi się jego crafting. I to w sumie tyle z przydatności tego moda. Ale dobra, zróbmy stół do enchantu i go oczywiście postawmy. No i mamy enchant na 30 level, także możemy sobie zenchantować kilof. Breaking 3 pokazuje. Chyba szczerze po prostu będziemy musieli zaryzykować. Idziemy szybko po lapis. Także zobaczmy.
Co jest? Czemu mi się zamienił enchant? Co? Aha, w ogóle ten. Patrzcie, że lapis można normalnie zostawić w enchancie, to też fajne. Czyli na tych modach enchant działa jak na 1.8, że można sobie wybierać enchant. Kurczę, no i tu jest na przykład fortunka 2, no ale skoro możemy wybierać enchant, to oczywiście będę chciał sobie wyfarmić fortun 3. No i jest fortuna 3. Oczywiście bierzemy to, no i mamy efficiency 4, fortun 3. Mamy dzień 23. No i dobra, myślę, że możemy lecieć do jakiejś kopalni. Jest, znowu był ten wybuch i ogólnie już chyba wiem, o co chodzi. Ogólnie te wybuchy są przez te spodnie. Strasznie mnie to irytuje, więc chciałbym móc sobie zrobić już normalne diamentowe spodnie. Kolejne żelazo. O. O. Okej. O, i mamy diamenty. Diamenty to jest to, co chciałem znaleźć. Zobaczmy, ile nam wypadnie. Trochę mi przykro. O, i mamy kolejne diamenty. Może teraz nam więcej wydropi? Jaki vein w ogóle? Łokczą, dobra, mamy aż 16. Nice, szukamy dalej. O! Czyżby? O, kolejne diamenty. Okej, 4 z 2, to wcale nie jest źle. No i mamy kolejne. I to całkiem spore złoże. Mamy aż 40 diamentów już. I tak naprawdę już możemy wychodzić. Kurczę, jakie te cave'y są wielkie. Co jest? Jakiś pasek mi się pojawił tu na górze, ale to chyba nic dobrego. Możliwe, że tam jest jakiś boss, ale ja póki co do bossów się nie chcę zbliżać żadnych, bo mamy jeszcze za słabe przedmioty. Jesteśmy w wiosce, nie wziąłem niestety łóżka, więc szybko pójdziemy spać w jakimś domku. Idziemy spać. Dzień 24. W ogóle fajne jest to, że pokazuje nam serduszka danego moba. O nie, przepraszam cię, koniku. Od razu daję do piecyków te całe żelazo. Wreszcie mogę sobie pozwolić na wyrzucenie tych spodni. W końcu nie będę miał żadnych wybuchów podczas walki. Okej, więc możemy sobie zrobić całą diamentową zbroję. No i mamy, więc oczywiście tą żelazną sobie schowamy gdzieś tutaj do skrzynki. Do tego dorobimy sobie diamentowy miecz. O, i przez to przepalenie również nam się wbił 30 level. Szczerze to skupiłbym się teraz na enchantowaniu łuku. Tylko problem jest taki, że nie mamy żadnych nici. A uważam, że łuk w dungeonach serio by może nam dać więcej niż nawet miecz. No gdzie są wszystkie moby? Co jest? Jest, w końcu pająk. Nie! Jeszcze jedna nitka. Dobra, jest. Tarcza nam padła. Dobra, idziemy szybko spać. Dobranoc. Dzień 25. W ogóle zauważyłem taką rzecz, że w momencie, gdy jemy, to jest taka fajna animacja, że faktycznie zjadamy ten chlebek. Okej, robimy łuk. Szukamy oczywiście Infinity. Okej, jest Infinity. Także enchantujemy. Unbreaking 3 Infinity. No za dobry traf to nie jest, ale z tego co pamiętam, mamy parę książek, które mają power 3. W ogóle wcześniej nie zauważyłem, że te książki mogą się stakować. To też ciekawe. Coś takiego na pewno by się przydało w zwykłym Minecrafcie. Mamy również kowadło, które zebraliśmy na samym początku. Okej, to łączymy te dwie książki. Łączymy to do łuku. Okej, teraz mamy całkiem dobry łuk. Weźmiemy sobie na jakby co złote marchewki. Szczerze mówiąc, mega mnie ciekawią te dwa dungeony. Myślę, że tego dnia moglibyśmy sobie tutaj wejść. Okej, jest to jakieś zejście w dół? Golem? Co tu robią golemy? I koty? O co tu chodzi? Kompletnie nie ogarniam, o co chodzi. Tu jakieś lochy. Tutaj villager sobie normalnie chilluje bombę. Tu jakieś kwiatuszki. My jesteśmy w jakiejś podziemnej wiosce. No ale nic tu zbytnio nie ma tak w sumie. Ale w ogóle ciekawe, że jest takie miejsce. Nawet dwie krówki tu są, totalnie mocne miejsce. Może dungeon to nie był, ale naprawdę się zaskoczyłem. Wtedy to jest jakieś inne wejście, czy o co chodzi? Tam żadnego światła nie widzę. Chociaż robi już nam się tutaj noc, więc lepiej po prostu iść spać. Ale znowu nam w ogóle wyskoczył ten boss bar. Ciekawe, o co z tym chodzi. Póki co idziemy spanko. No i zobaczmy, co to za miejsce. Chyba słyszałem wiedźmę. Ojojoj. Czyli to jest jednak dungeon, faktycznie. Skoro jest tam wiedźma, to oczywiście będziemy potrzebować mleka. Zrobimy sobie dwa wiaderka. Dzięki, krówki. Rzuciła poizona, ale nie trafiła. Dobra, wbijamy się. Okej, już widzę tutaj wiedźmę. No, a łuk jest totalnie kozacki, tak szczerze. Ojojoj, całkiem sporo ich tutaj. Dobra. A bo one tu mają chyba spawner. Rzuciła nam potkę. Dobra, zabiliśmy ją. O nie! Dobra, dostaliśmy poisona. A najpierw musimy zniszczyć spawner. Okej, i pijemy mleko. To na 20 sekund dostaliśmy, więc sporo. No i mamy tutaj dwie skrzynki. Pierwsza złoto, druga epek. Patrzcie, że tu jest w ogóle jakaś pułapka. Musimy się pilnować tutaj. Dobra, zniszczyliśmy. A, bo tam jest kolejny spawner. Chyba, że za tym coś jest. Aaa, okej. W sumie może nam się przydadzą lepkie pistony. Dobra, to są jakieś łamigłówki. Tu jest skrzynka. Okej, tu jest żelazo, więc to nie jest aż taki słaby drop. Skrzynka. O, diament. Okej, przed nami są skrzynki tylko. Ale wydaje mi się, że to by było trochę za proste. Próbujmy rozkopać tutaj. Aż mnie to dziwi, tak szczerze, bo to wyglądało tak obvious. To się okazuje, że to są normalne skrzynki.
Projectile Protection 4, Impaling 4, to takie średnie. No, motykę też wezmę, dobra, czemu nie? Okej, diament i jedno żelazo, samo żelazo. No i diamentowa zbroja dla konia, w sumie ją też wezmę, ponieważ może w przyszłości będziemy mieć jakiegoś konika. Nie wiem, czy pić to mleko, czy nie. Może nie, nie będę pił tego mleka, bo może nam się jeszcze potem przydać, że żyliśmy. Dobra, to teraz chwilę zregeneruję sobie te życie. Możemy sobie otworzyć tą skrzynkę. No chlebek tylko, niestety. Zobaczmy. Okej, żelazo i złoto. Teraz przed nami zombiaki z tego, co widzę. No wiedziałem, że jest zakopany. O, skrzynka! Ale tylko chlebek i skóra. To też mi wygląda na jakąś pułapkę. W ogóle papugi tu są, o co chodzi? Teraz zobaczysz, czy tu nie ma jakiegoś TNT. Skopię to wszystko. Serio, tutaj też nie ma trapa? No dobra, to zobaczmy, co jest w środku. Tutaj nic. Tutaj żelazo i książki. Tutaj chleb i węgiel. Złoto i żelazo. Żelazo. No takie średnie te fanty, bym powiedział. To zostało nam tak naprawdę jedno pomieszczenie. Okej. Mamy 6 dźwigni. No i mamy ścianę. Więc co robimy? Aha, to jest TNT chyba. Czy ja dobrze myślę? Tak, okej, tutaj mamy podobną sytuację jak poprzednio. Żelazo w skrzynce. A i kill off nam padł, więc szybko zrobimy nowy. Pozbieram sobie te pistony, żelazo i węgiel. No i po raz kolejny mamy tą samą sytuację, ale ja i tak nie ufam. Będę tutaj wszystko sprawdzał. Pierwsza skrzynka złoto, druga... O! 3 diamenty, pokchamp. I ostatnia... żelazo. Okej, czyli tak naprawdę przeszliśmy już cały dungeon. Myślę, że teraz możemy wrócić spokojnie do naszej bazy. Myślę, że teraz poenchantuję sobie wszystkie przedmioty, które mamy. Na mieczu by było fajnie mieć właśnie sharpness 2, więc sobie to weźmiemy. O, nawet looting 1 nam siadł. O, nawet protection 3 nam siadło. Mega fajnie. Tu nam siadło protection 2, ale skoro nam na hełmie siadło protection 3, to na klacie też na pewno może siąść. Dokładnie. Okej, spodnie tutaj się wyświetlają protection 2 za 17 level, więc myślę, że to też możemy wziąć. No i jeszcze zostały buty. No i buty również wezmę protection 2. Do tego zenchantuję sobie jeszcze teraz książkę na sharpness, żeby móc połączyć to z siekierą. Dokładnie, sharpness 2. No i nawet kill off sobie możemy połączyć na ten pierwszy level. W sumie do miecza mogę sobie połączyć jeszcze fire aspect 1, więc również to zrobię. Dokładnie. Pościnam jakieś drewno, żeby mieć bloczki do podsadzania się. Naprawdę uwielbiam tego modu na ścinanie drzew. Robi nam się noc, więc oczywiście pójdziemy spać. No i mamy dzień 29. No i myślę, że tak szczerze nie ma co się zatrzymywać i moglibyśmy wyruszyć w poszukiwanie nowych dungeonów. Bo z taką zbroją myślę, że spokojnie mamy większe szanse niż wcześniej. Ale mi się podobają te lasy, są takie... leśne. O kurcze. Mamy jakiś gigantyczny dungeon. Tylko pytanie teraz, czy tam wchodzimy. Wejście od dołu wydaje mi się, żeby było tam głupotą. Ale moglibyśmy zrobić coś takiego, że podsadzimy się tam na samą górę i od razu zgarniemy te najlepsze rzeczy, które tam będą. O ile oczywiście będzie taka możliwość. Chyba najbardziej rozsądne będzie zbudowanie się nad wodą. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Od razu daję sobie złote jabłko na slot. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego okienka do zrzucenia nas. Akurat wtedy polecimy na tą stronę, gdzie nie ma wody. Dobra, jesteśmy na jakimś dachu. Jesteśmy jakiś advancement. Oho, tutaj coś jest. Dobra, strzelamy z łuku. Co jest? Nie. Co ja zrobiłem? Ja pierdziele, ale tam był tylko jeden mobek, tylko on miał puncha na łuku. Naprawdę w taki sposób spadliśmy? Ale szczerze już myślałem, że nie lecimy do wody, ale na szczęście żyjemy. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tam się wbić. Nie ma tamtego ziomka? Odblokujemy tu wejść. Kurczę, nie mamy pochodni. Widocznie on musiał spaść z nami. Ale dobra, zobaczmy, co jest w skrzynce. Co? 10 diamentów. Czy mamy książki? Efficiency 3 i Power 2. 27 żelaza w ogóle, to też jest niezłe. To nie mam pojęcia, co to jest, tak szczerze. Ale weźmiemy te rzeczy. Okej, czekajcie, pójdziemy spać. Dobra, da się. Dzień 30. Ciekawe, czy takich skrzynek jest tu więcej. Poskaczemy sobie trochę po tych dachach, niczym assassin. Okej, tam widzę podobny jakiś dach. Myślę, że możemy się tam przejść. Jest znowu spawner, ale jeszcze nie jest aktywny. Dobra, dobra, od razu się pojawił ten ziomek. Ważne, żeby nas nie zrzucił. Okej. Dobra, nara, zleciał. Mamy kolejną skrzynkę, zobaczmy. O kurcze. Ile diamentów? Tego dungeona już mamy 21 diamentów. Jak my nawet do środka nie wyszliśmy. Okej, tam jest chyba kolejne takie miejsce. Dobra, zniszczyłem spawner, żeby nas nie zrzucił teraz. Dobra, zabiliśmy go. Okej, mam jakąś mapę, jest książka, Power 3. Mining System Explorer Map. Okej, tam jest chyba kolejne takie miejsce. Całkiem wysoko jesteśmy. Dobra, musimy zrobić szybką akcję. Oj, dwa się pojawiły. Niedobrze. Ojojoj. Niedobrze. Nie! Szybko, szybko, szybko. Ja pierdzielę. Co to było? Żyjemy. Musimy tam jakoś wejść. Oj.
skąd? Dobra, żyjemy. On zaczął skakać za nami. Teraz pytanie, odpuścić sobie tamtą skrzynkę czy nie? Jeszcze wody nie miałem na slocie. Oj! Dobra, do wody. Idź. Spadliśmy. No dobra, to myślę, że już tam nie ma co wchodzić, ale i tak uważam, że misja jak najbardziej udana. Mamy 21 diamentów, więc naprawdę super wyszło. No ale dungeon naprawdę potężny. Bardzo dobrze, że poszliśmy od razu na górę. Ale robi nam się noc, więc idziemy spać od razu. No i mamy dzień 31. Również zyskaliśmy taką mapę, którą na pewno w przyszłych dniach się zajmiemy. Ale póki co myślę, że możemy wrócić do naszej bazy. O kurcze, to nie jest przypadkiem ten mob, który był w głosowaniu na moby ostatni? Tak mi się kojarzy. O, grób. Name tag, kozak. Złote jabłko też na pewno się przyda. No i oczywiście wezmę kowadło. Nie ma to jak w domu. Mamy łącznie 41 diamentów. W ogóle mamy coś takiego jak jajko kaczki. Możemy je tutaj postawić? O kurcze, ale słodziak. A, bo ja nie wziąłem siekiery Sharpness 2 na tą wyprawę. Zapomniałem. Kolejną rzeczą, jaką planuję zrobić w tych studniach, to jest zebranie itemków na domek, bo ogólnie w tych studniach planuję pierwszy raz zrobić w miarę ładny domek. A dlaczego? Bo po prostu dostałem projekt do domku od pewnej osoby i uznałem, że naprawdę warto będzie go tutaj zbudować, ponieważ serio mi się spodobał. Zrobiła nam się noc, więc idziemy spać. Dzień 32. Tylko żeby zrobić ten domek, będę potrzebował naprawdę sporo materiałów. Okej, myślę, że zbieranie tych itemów zajmie mi spokojnie parę dni. To jest chyba pierwsze drewno, którego potrzebujemy. To jest chyba kolejne drzewo, którego potrzebuję. Dobra, myślę, że możemy iść spać. Mamy dzień 33. O kurczę, jaka góra. To jest kolejne drzewo, którego potrzebujemy. Mamy szczęście, że to są akurat duże drzewa, więc nie ma problemu ze ścinaniem ich. Jeszcze jakieś 3 staki drewna i tak naprawdę myślę, że tyle nam wystarczy. Czemu ta woda jest czerwona? Ale dziwny jest ten dym, jakaś para tu cały czas jest, nie wiem o co chodzi. Dobra, jesteśmy w bazie. Teraz przede mną kopalnie jakichś 5 lub 6 stachów kobla nawet, więc na jakby co zenchantuję sobie 2 dodatkowe kilofy. Myślę, że możemy zacząć kopać gdzieś tutaj. Dobra, mamy 7 stachów kobla, więc myślę, że tyle nam na spokojnie wystarczy. Tak to się prezentuje na ten moment. Teraz będę musiał zrobić farmę owiec. Obawiam się niestety, że może być spory problem ze znalezieniem owiec. Robimy prowizoryczną zagrodę. Jest. Dobra, mamy jedną owcę. Nie. Dobra, jest sporo owiec. Chodźcie owieczki za mną, chodźcie, chodźcie. Idzie wesoła gromada. Jedna już nie chce niestety, szkoda. Ubiłaś się? Chodź. A, musiałaś zjeść, rozumiem. Dobra, mamy jedną owcę, kozak. Teraz lecimy po drugą. No i mamy to, kozacko. Dobra, teraz je sobie rozmnożymy i idziemy od razu przefarbować te owce. Te ma owieczki. Pięknie wyglądacie. W czasie, gdy będę czekał, aż im odrośnie ta wełna, pozbieram glinę, ponieważ również jest mi potrzebna na domek. No i tej gliny potrzebujemy około 4 staków. Okej, zrobiła nam się noc, więc idziemy spać. No i mamy dzień 37. Mamy 4 staki gliny, więc myślę, że tyle nam wystarczy. Oczywiście odkładamy do skrzynki. O, no i mała owca urosła, więc od razu sobie zetniemy tę owcę. Kolejna mała owieczka. Więc teraz już po prostu sobie pofarmię tą wełnę. Jednak okazało się, że potrzebuję parę rodzajów wełny, więc przefarbuję sobie tę owcę znowu. Zrobiła nam się noc, więc lecimy spać. No i mamy dzień 38. Dobra, potrzebuję teraz czerwonego kwiatka. Okej, tyle wystarczy. Okej, myślę, że tyle wełny na spokojnie nam wystarczy. No to praktycznie wszystkie przedmioty do domku mam już zebrane, więc myślę, że po prostu w następnych dniach już zajmę się samą budową domku. To myślę też mi zajmie parę dni, no ale myślę, że warto. Póki co lecimy spać. Dzień 45. Ogólnie budowa domku zajęła mi o wiele dłużej niż myślałem, głównie przez to, że nie znam większości bloków, które zostały dodane w tych modach, które również były w projekcie tego domku. No ale nie przedłużając, domek wygląda tak. Jest to bardzo minimalistyczny domek, jednak uważam, że ma naprawdę dużo detali, o których również warto wspomnieć. Z zewnątrz się prezentuje w taki sposób. Szczerze, to pierwszy raz tak długo budowałem domek, jednak również pierwszy raz, odkąd zbudowałem jakiś domek w Minecrafcie, nie jest on wcale taki zły. Wejdźmy do środka. Tak się on prezentuje tutaj w środku. Jest on właśnie bardzo mały, ale uważam, że ma naprawdę fajne detale, które w sumie zabrały mi najwięcej czasu. Tak się prezentuje kuchnia. Do kuchni między innymi wykorzystałem główki, które zdobyłem w dungeonie. Jest również sofa. Tutaj mamy taki mały magazyn, do którego w sumie przeniosłem już wszystkie itemki. Teraz wejdźmy na górę. Na górze on się prezentuje w taki sposób. Drugie piętro postanowiłem zrobić w takiej kolorystyce żółtej, no bo wiadomo, mleczyki są żółte, więc to musiał być żółty kolor. Jedynie w sumie jeszcze tutaj łóżka nie postawiłem, więc oczywiście farbujemy łóżko i je tutaj stawiamy.
Teraz wam się wyświetla na ekranie, jak ten domek wyglądał na projekcie. No i starałem się ten domek odwzorować w sumie 1:1. No i mam nadzieję, że mi to w miarę wyszło. Za dobry widok z tego okna to nie jest. Ogólnie przez tą budowę domku również dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy na temat różnych modów. I tą wiedzę na pewno w przyszłości sobie jeszcze wykorzystamy. No i teraz w sumie, jak już mamy zbudowany domek, to tak naprawdę moglibyśmy się skupić na przejściu gry. Czyli oczywiście czeka nas Nether. Zrobimy sobie nowy diamentowy miecz, na który myślę, że możemy wykorzystać naszą książkę Looting 3. O, no i zrobiła nam się noc, więc idziemy spać i lecimy do Netheru. Dzień 46. Okej, jesteśmy w Netherze. Jest od razu Enderman, dobra. To my możemy zrobić sobie łódkę, nie pomyślałem o tym. Dobra, jest Enderman w łódce. O nie! Czemu ty tu wsiadłeś? Obawiam się, że jak uderzę Endermana mieczem, to uderzę również Igmana, więc nie będę po prostu ryzykował. Ale wypadła nam perła, więc git. Zawsze jedna mniej. Co to jest za biom? Co to jest? Chyba się nie chcę do tego zbliżać, tak szczerze. To jest piramida? No tak przecież wyglądała piramida w normalnym świecie. Są jakieś spawnery, czy mi się wydawało? A, no jest spawner pigmenów. Tutaj też jest. Patrzcie, że tutaj jest skrzynka na środku. W ogóle zauważyłem pierwszy raz w życiu taką rzecz, bo tu ogólnie już widzę, że jest TNT. Zauważyłem, że gdy skrzynka jest trap chestem, to ma tutaj takie obramowanie czerwone. Naprawdę warto o tym wiedzieć, że możemy sobie to wziąć w sumie. O, ile złota! Protection 3, bierzemy oczywiście. Mamy już Kill of Fortuną 3, ale również mamy na tej książce Power 4, co również nam się przyda na łuk, ponieważ oczywiście będziemy mogli sobie to połączyć na Power 5. No i mamy w sumie brodawki też, więc brodawki również sobie weźmiemy. Trafię? Jest! Mamy fortecę! Dobra, lecimy tam. Jednak w fortece naprawdę będziemy musieli być uważni. Nie wiem, czy w fortece możemy spotkać inne moby niż te, które były normalnie. Mam nadzieję, że nie. Jaka fajna animacja w ogóle, że kości z niego wypadają. Dobra, są jakieś niebieskie blaze, nie mam pojęcia, o co z nimi chodzi. Au, a czarny szkielet. Co to jest? Okej, to jest jakiś potężny blaze. Czekajcie, zrobimy... O, wypadają z nich pałki. Bierzemy sobie złote jabłko. On ma jakieś tarcze, spróbujemy je zbić. Okej, udało nam się chyba. Zabiliśmy go. Dobra, jest tu blaze kolejny. Okej, mamy spawner, więc git. Nie wiem, czy blaze'y przypadkiem nie są jakoś silniejsze na tych modach. Dobra, myślę, że 8 nam starczy. Myślę, że możemy stąd wychodzić już. Oj, jednak to nie był mądry pomysł, bo dużo jest tu czarnych szkieletów. Okej, zabiliśmy. No to nieźle, że taki mały szkielet... Co jest? On ma speeda 1000! No i teraz oczywiście pozostało nam ogarnąć perły. Co to jest? Nie chcę wiedzieć. Dobra, jesteśmy chyba niedaleko naszego portalu, więc myślę, że tutaj możemy zacząć sobie zabijać endermany. Co jest? O kurcze, przez te mody również nie ma limitu perł na 16. Ale to jest kozackie. Mamy już 20 pereł. Całkiem śmiesznie to wygląda. O, zaliczyło mi advancement za bastion. Myślę, że tyle nam na spokojnie wystarczy. Dobra, to myślę, że możemy wychodzić. Weźmiemy ze sobą 16 pereł, aż więcej nie będzie nam potrzebne. A blaze rody akurat przerobimy sobie wszystkie. Zrobiła nam się noc, więc pójdziemy spać i będziemy lecieć. Dobranoc. No i mamy dzień 49. Myślę, że możemy wyruszać. Zobaczmy. Okej. Aha. Czyli po staremu. Rzućmy sobie znowu. O, jest i nasz dungeon. I nasza wieża. Może jakiś expose będzie. Chociaż z tego co wiem, stronghold na tych modach jest troszkę bardziej powiększony. No i pękła. Co to jest za biom? Dobra, spróbujmy rzucić tutaj. O! Cofnęło! Kozacko. Robimy łóżko i idziemy spać. Dobra. Mamy dzień 50, czyli tak naprawdę połowa za nami. Dobrze, że nie zginęliśmy. Rzućmy może tutaj. O, okej, okay, tam. Dobra, jesteśmy w strongholdzie i wygląda to potężnie. Co to jest? Jakie to jest olbrzymie. O, jest biblioteka. Mamy dwie enchantowane książki. Zobaczmy. O kurde, mending. Jaki traf. Ta z kolei nie jest aż taka ciekawa, no ale mamy mending. Co my tu mamy? Co to jest? Mega ciekawie to wygląda. Jest żelazo w sumie. Fajne żelazo. Tylko niestety obstawiam, że jeżeli stronghold jest aż taki duży, to tak samo o wiele cięższe będzie znalezienie portalu. Dobra, zejdźmy może tutaj na dół. Jezu, jakie to jest olbrzymie. No muszę przyznać, że ten stronghold jest o wiele ciekawszy niż normalnie. O, a tam w ogóle jest blok złota, nie zauważyłem na początku. O, jest spawner. W tym grobie też nic nie będzie. O, diament. Co jest? Ja się przestraszyłem. Może tu? Jest! Dobra, mamy portal. Jeszcze oczywiście spawner. No jest Zero Eye. Na szczęście zebrałem zapas pereł. Bez problemu odpalimy ten portal. Odpalamy. Ale dźwięki wydaje ten portal w ogóle. Teoretycznie jak nie postawię tutaj łóżka, to pojawię się na naszym respie, który jest na 0-0. Więc chyba wolę jednak tutaj postawić. Okej, okay. No to myślę, że możemy wbijać. Lecimy. Dobra, jesteśmy. O kur... Co jest? Co to jest? Jest i smog. Aha, już ślina. Dobra. Dobra, po prostu rzucimy tam perłę. Ale te wieże epicko wyglądają. Jeszcze tu mamy jakiś statek w ogóle. Zacznijmy je niszczyć.
O wiele bardziej podobają mi się tutaj te wieże niż jak normalnie były. Ten portal w ogóle jak wygląda, to też jest ciekawe. Nie! O nie. Dobra, jak ten smok nisko lata. Co to jest? Dobra, czemu to tak odskoczyło do nas blisko? Ten end jest totalnie mocny. Dobra, kolejna zniszczona. Dobra, jest. Dobra. I to już chyba wszystkie. Oj, smaku. Nie. Zostaw. Nie! Co ten byk robi? On przyspiesza w pewnym momencie. Czekajcie, czy ja mogę go zabić w ogóle? Dobra, zabiliśmy go, git. No tak jak zniszczyliśmy wszystkie wieże, to już w sumie możemy zacząć walić do tego smoka z łuku. Skarczowo. Nie zdążę chyba wejść. Ale radę. Okej. Czy uda nam się zabić? Nie. Nie udało się. Czemu nas Enderman bije? Dobra, smoku. To twój koniec. Nie zdążę zlecieć. Koniec. Zabiliśmy smoka. No i od razu lecimy po level. Co to? Dragon Scale. Szczerze na początku myślałem, że to elytra i trochę ten się podnieciłem, ale no nie mam pojęcia co to jest. Dobra, oczywiście bierzemy jajko. Dobra, mamy jajko. Myślę, że tym statkiem moglibyśmy się zająć ewentualnie w jakichś 200 dniach, a na ten moment myślę, że moglibyśmy się zająć pójściem do End City. Okej, widzę portal. Dobra, spróbujemy się tam zbudować. Myślę, że możemy lecieć. Okej, jesteśmy w End City. Z tego co widzę, już tu jest jakiś nowy biom w ogóle. No ale przed nami teraz szukanie End City. End City, gdzie jesteś? O! Dobra, mamy End City. Które wygląda trochę inaczej niż zawsze. Wygląda na pewno o wiele ładniej. Ale z tego co widzę nie ma żadnego statku. Ale dobra, myślę, że możemy tam wejść. Raczej chyba nic nam nie powinno się stać. Dobra, umieram. Chyba, że zastosujemy taktykę z poprzednich studni, czyli po prostu zlutujemy skrzynki i pójdziemy sobie stąd. O, idealnie rzuciłem. Siema, panie Shulker. Okej, lecimy dalej. Zobaczymy, co będzie w tamtym pokoju. Zobaczmy, czy tutaj coś będzie. Myślałem, że tu chociaż jakieś skrzynki będą, czy coś. No tu pustka. No chyba, że tam. No dobra, to pójdziemy tam. A to jest spawner w ogóle Falkerów. Są 4 spawnery z tego, co widzę chyba. Dobra, zniszczymy. Dobra, to weźmiemy te skrzynki i po prostu pójdziemy stąd. Zobaczmy. Okej, mamy diamenty, mamy zło... Co to jest? Totem of Void Undying. Dobra, bierzemy to. Kolejna skrzynka. Ile diamentów? Mamy kolejny totem. Mamy również miecz. Sharpness 4! Okej, okay, są jakieś diamentowe przedmioty. Protection 4, Curse of Binding and Breaking 3. Dobra, i tak sobie to weźmiemy. Mending Protection 3, dobra, bierzemy oczywiście to. Przedostaliśmy się na górę. Murujemy to. I jeszcze tu. Dobra, jest, udało się. No i dobra, zobaczmy co jest w tych skrzynkach. Jakieś 2 miecze i znowu ten totem. No, ten miecz taki średni, a ten... Sharpness 4, Mending, Looting 3. O kurde, mocny traf. O, dobra, sporo diamentów, bierzemy oczywiście. Kolejna skrzynka, okej, kolejne diamentowe przedmioty. Hełm, o kurcze, dobra, musimy to zabrać. No, złotko. No i to w sumie wszystko, co tu jest. Naprawdę mega fajny loot. A to co to jest? Zobaczmy co to jest. Shulker! Dobra. Okej, to tutaj są ogólnie 4 shulkery do wzięcia. Mamy 4 shulkery, pokrzam totalny. Dobra, myślę, że możemy się stąd już wydostać. O, nawet zrobiliśmy advancement. Szkoda, że tu statku nie było. Byczor do nas przybiegł. Nie lubimy byczora. Dobra, zabiliśmy go. O, to co to jest? Dobra, nie chcę tam iść. Teraz w ogóle przeczytałem, o co chodzi z tym totemem. Teoretycznie ten totem ma działać tak, że w momencie, gdy spadniemy do voida, to on nas wtedy jakby uratuje, w takim sensie, że nas wytepa chyba do góry. No póki co nie będę tego testował, ale w sumie możemy sobie dać na jakby co do drugiej łapki, jakby coś nam nie pykło. Dobra, mamy kolejne End City. No musi tu być. Jest! To jest statek. W ogóle wygląda o wiele bardziej kozacko niż normalnie. Niech ta perła nie przeleci tylko. Oj, się przestraszyłem! To co to jest? Jakiś dungeon. Jakiś spawner chyba. No jest, faktycznie. Aha, w tym shulkerze w ogóle takiej rzeczy były, okej. Okay. Mnie bardziej od razu zainteresowały te diamenty. Chyba, że nie mamy glofu z fortunką, no ale trudno. Ojej, jednak jestem głupi. Przecież mogę wszystko odkładać sobie do shulkerów. Nie pomyślałem. Pytanie, czy dorzucimy tą perłę? Mam nadzieję, że tak. Nie dorzuciłem. Dobra, żyjemy. Ja pierdzielę. Najważniejsze, że żyjemy. Jest. Chyba. O kurczę, dobra. Ojojoj. Dobra. Będziemy musieli to w trochę inny sposób ogarnąć. Dobra, nie. Bez szans chyba jesteśmy tutaj. Co jest? Fantomy. Wszystko naraz tu jest. Bro, ogólnie udało mi się przedostać dosłownie kratkę od tej elytry. I teraz musimy zrobić szybką akcję i ją po prostu wziąć. I bierzemy. Dobra. Mamy elytrę. Uciekamy stąd. Co to? Dobra, to też wezmę. Nie wiem co, nie mam pojęcia co to. Ale dobra, wychodzimy stąd. Oho. Dobrze, że nas nie uderzyło to kowadło. Aha, jeszcze głowa smoka. Dobra, głowa smoka jest tu. Nie. Nie. Proszę nie. Zadziałaj totemie.
płyniemy! Jesteśmy jeszcze na statku! O kurde, ale mamy trochę mało życia. Bez kitu uratował nam życie ten totem. Dobra, głowa jest tutaj. Skaczemy w dół. O nie, nie wiem czy to nam wyjdzie. Nie, nie wyjdzie. Kurczę! Dobra, spróbujemy to zrobić trochę inaczej. Koczymy, kopujemy się tu. Szybko, 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 szybko. Dobra. Udało nam się. Dobra, jesteśmy pod głową. No to mam wygraną sytuację. Proszę, nie spadnij do Wojda. Dobra, dziękuję. No i możemy lecieć w dół, tak szczerze. Nawet na tego grzyba. Elytra w ogóle jest zenchantowana. CO?! Unbreaking, 3 mending Elytra od razu? Co jest grane? Dobra, mamy 6 pereł. Wy wiecie, o czym ja myślę. No dobra, spróbujemy. Zgarniemy wszystkie łupy i uciekamy stąd. Ma? Skrzynka, dobra. Mending, dobra, robimy tak jak wtedy. Biorę skrzynki. O nie, dobra, jesteśmy już na górze, trudno. Diamenty, kolejna skrzynka, dobra, git. Dobra, jest git. Kolejna. Dobra, tu już nic więcej nie ma, więc schodzimy tu z powrotem na dół. Dobra, jest diamenty, kolejny. Okej, myślę, że możemy wychodzić. W sumie, dobra, przekopmy się przez dach i jesteśmy na górze. Shulkerów już nie biorę kolejnych, bo myślę, że i tak ich nie będziemy potrzebować. A i cykam perłę w dół. Naprawdę pięknie nam wyszła ta akcja. Co? Co się dzieje? Idźcie ode mnie, nie chcę was tu. Oho, ale widzę już tutaj, że mamy portal, więc fajnie, że nie będziemy musieli go długo szukać. Po najlepszy traf, czyli oczywiście Eum z Mendingiem. Dobra, no to myślę, że tak naprawdę możemy wychodzić z tego NCT już. Czekamy perłę i wychodzimy. Tu level w ogóle jest jeszcze. Dobra, więc wskakujemy. Jest. Co? No nie gadaj, przecież postawiłem łóżko. Nie wiem czemu to nie zadziałało. No dobra, pójdziemy sobie spać. Dzień 55. Czekaj, my mamy aż 70 level? Skąd? W ogóle na to nie zwróciłem uwagi wcześniej. No to teraz naprawdę porządną zbroję będziemy mogli już zrobić. Jedynie nasz problem polega teraz na tym, że jesteśmy jakieś 5000 kratek od naszej bazy. Oj, niedobrze. W takim razie przed nami naprawdę długa wędrówka. Chciałbym być marynarzem. Cyk, perełka. Zium. O, siema. Co? Tak się zdziwiłem, bo jakiś pies się do mnie przeteleportował. Patrzcie, że to wrócił do nas nasz piesek z początku gry. Znalazłeś się w końcu. Kurczę, jaki kozak. Z tego co widzę, ma się naprawdę dobrze. Robi nam się noc, więc idziemy spać. No i dzień 56. O kurczę, jaki statek potężny. Jest i nasza wioska. Nie ma to jak w domu. Dobrze, usiądź sobie na kanapie. Oj, a nawet może... nad kanapą. Mega się cieszę, że udało nam się odzyskać tego pieska. Myślę, że teraz powinniśmy posegregować sobie wszystkie itemki, które zdobyliśmy. Jednak niestety nie mamy praktycznie w ogóle miejsca w skrzynkach, więc myślę, że będzie trzeba zrobić jakieś nowe skrzynki. Ale zanim to jeszcze pójdziemy spać, bo już nam się noc zrobiła. Okej, dzień 57. Zetniemy trochę drzew na skrzynki. Myślę, że tyle wystarczy. I myślę, że tą naszą początkową bazę moglibyśmy wykorzystać właśnie pod magazyn. No i jest to taki magazyn tylko po to, żeby w sumie przechować te wszystkie rzeczy, które teraz zebraliśmy, no bo no, mamy ich całkiem sporo. Zastanawiam mnie, o co chodzi z tą łuską smoka. Trzeba będzie to ogarnąć. Dobranoc. No i dzień 58. Ogólnie mamy aż 70 level, więc fajnie by było to wykorzystać, tak szczerze. Myślę, że moglibyśmy sobie wyenchantować jak najlepszą zbroję teraz. W ogóle zauważyłem, że strasznie nam się ciemniała trawa tutaj. I ogólnie okazało się, że na tej paczce modów są pory roku. Od razu myślę, że możemy sobie połączyć te hełmy. Mamy naprawdę fajny hełm już. Oprócz tego zrobimy sobie zupełnie nową zbroję. Oczywiście bez hełmu, bo hełm już mamy. I zenchantujemy ją sobie na jak najlepsze enchanty. W ogóle od razu siadło Protection 4, więc bierzemy. Pokcząp totalny. Serio uwielbiam ten enchant. No i kolejne Protection 4. No i jeszcze klata, na której również od razu siadło Protection 4. Oczywiście do pełni szczęścia potrzebujemy jeszcze miecza, który mamy tutaj. No i mamy tutaj jeszcze Fire Aspect 2. Totalnie kozacki miecz, no ale niestety nawet 30 levela już nie będziemy mieć. No ale trudno. No i taki miecz myślę, że nam spokojnie wystarczy, jeżeli chodzi o enchanty. Tak naprawdę kolejną rzeczą, jaką chciałbym zrobić, to oczywiście ulepszyć tę zbroję na netherite'ową. Więc to również myślę, że postaramy się teraz zrobić. Ale zanim to zrobimy sobie jeszcze nowy diamentowy kilo, który również sobie zenchantujemy na jakiś level. Przykładowo na Efficiency 3. No i teraz tak naprawdę czeka nas wyprawa do netheru. To znalezienie netherite'a oczywiście przydadzą nam się łóżka, więc takowe teraz zrobię. W ogóle zobaczyłem tutaj, że jest coś takiego jak smoczy łuk. I z tego co widzę, robi się to właśnie z tej łuski smoka. Spróbujmy to połączyć, okej. Możliwe, że ten łuk musi być nienaruszony. Idziemy spać.
No i dzień 59. Aha, bo to trzeba zrobić w Smithing Table. Zobaczmy, czy teraz, okej, teraz już się da. Ale to potężnie wygląda. Bierzemy to oczywiście. Okej, myślę, że już możemy iść do tego netheru. Tak więc wbijamy. Teraz oczywiście przydałoby się skopać na 14 Y. Myślę, że możemy zrobić sobie takie schodki. Dobra, jesteśmy na 14 Y, więc myślę, że możemy zacząć wysadzać. Mam nadzieję, że przy okazji siebie nie wysadzimy. Okej, od razu... Co to było? O, jest w ogóle pierwszy debris. Co jest? Co się dzieje? I najlepsze jest to, że w tym całym wybuchu nie ma żadnego debrisu. Ile? O kurczę, ja nawet nie wiedziałem, że aż takie duże złoże może być. Wydaje mi się, że w normalnym Minecrafcie nie może być aż tyle w jednym złożu. No ale mogę się mylić, więc nie wiem, co to. O jest, to jest Mineshaft. Mineshaft w Netherze. Nie mam pojęcia, co to za książka. O, dobra, no to dwa, czyli mamy już. No i lecimy do normalnego świata. Oczywiście sobie przepalamy ten debris. Wszystko się przepaliło. Żeby zrobić sztabki Netherite, oczywiście potrzebujemy złoto. W ogóle zobaczcie, że te sztabki wyglądają zupełnie inaczej na tych modach. Wyglądają tak, jakby były właśnie, no dosłownie połączone ze złotem. Ale w ogóle zrobiła nam się noc, więc pójdziemy spać. No i mamy dzień 62. W ogóle szybko nam minęły te dni, gdy byliśmy w Netherze. No i teraz tak naprawdę możemy już połączyć zbrojkę z naszym Netherite'em. O, nawet zbrojka inaczej wygląda. Okej, więc mamy pierwszą część, mamy drugą część, trzecią oraz czwartą. No i mam oczywiście advancement. Zobaczcie, że wyglądamy zupełnie inaczej niż w normalnym Minecrafcie. Mamy taką bardziej diamentowo-złotą zbroję niż tak jak normalnie było z kolorem czarnym. W ogóle teraz zauważyłem, że na tej łopacie mamy enchant vein mining. Jestem ciekawy, czy to będzie działało w taki sposób, jak myślę. Przykładowo spróbujmy wykopać tutaj żwir. O kurde. Co? Co to jest? O kurcze. O, to jest niezły enchant, naprawdę. Przez ten enchant strasznie szybko nam łopata pada, więc na pewno fajnie by było mieć mending na wszystkim. No, ale muszę przyznać, że to jest mega ciekawe. No to teraz sobie połączymy również narzędzia z tym netherite'em. Dobra, najpierw mieczyk, teraz kilof, łopata, siekiera. No i oczywiście dla napieraczka, motyka. No i mamy kolejny advancement. W ogóle swoją drogą w domku mamy takie półki i ogólnie na nich normalnie można właśnie, jak widzicie, postawić jakieś rzeczy, więc na przykład to jest idealne miejsce na motykę napieraka. Tak samo możemy zrobić ze wszystkimi trofeami, które mamy, czyli głową smoka oraz jajkiem smoka, tylko że na głowę smoka mam troszkę inny pomysł. No i teraz w sumie tylko na tej zbroi i na tych narzędziach brakuje nam mendingu, który również spróbujemy sobie wyfarmić następnego dnia, więc lecimy spać. Dzień 63, więc lecimy do wioski. Szukamy teraz oczywiście bibliotekarza. Niestety nie ma tu żadnego bibliotekarza, więc tak naprawdę będę musiał zrobić lektern. Dobra, wezmę stąd jedną biblioteczkę. Może się nie obrażą. Dobra, mamy lektern. W sumie poczekam, aż wejdę do jakiegoś domku. No i git. Stawiam tu również lektern. Teraz w sumie przydałoby się iść spać. Dzień 64. No i teraz tak naprawdę spróbuję wyfarmić mending u tego villagera. Z tego co widzę, o wiele trudniej jest wyfarmić mending niż w normalnym Minecrafcie, ponieważ jest dodanych wiele enchantów, których nie ma normalnie w grze. No w końcu! Spędziłem na tym cały dzień i tak naprawdę północy, więc od razu idziemy spać. Dzień 65. Co prawda ten mending jest za naprawdę sporą cenę, ponieważ aż 36 emeraldów. No ale trudno. Musimy tyle wyhandlować. A na szczęście z drewnem nie będziemy mieć takiego problemu, bo jest ten mod, że się ścina po prostu szybciej drewno. No i handlujemy. Będziemy potrzebować naprawdę sporo tego drewna. Dobra, idziemy spać. Dzień 66. Uwielbiam ten enchant. Handlowałem trochę emeraldów, więc no możemy sobie pozwolić spokojnie na dwie książki z mendingiem. Chciałbym mieć mending na całej zbroi, jak i na wszystkich narzędziach. A jako, że mamy mending już na hełmie i mieczu, no to jest tych rzeczy oczywiście mniej, no ale dalej są. W ogóle to handlowanie dało mi, z tego co widzę, mega dużo expo. Dobra, teraz już będziemy mieć na wszystkie książki. I bierzemy ostatnie dwie książki. Dobra, najpierw połączymy sobie zbrojkę z mendingiem, klata, spodnie i buty. Następnie kilof, łopata. Teraz pytanie, czy siekiery też dawać, czy jednak nie, no bo to jest jednak tylko enchant Unbreaking 2. Siekierę jeszcze nie będę dawał, najpierw sobie ją zenchantujemy na jakiś prawdę dobry enchant i dopiero wtedy sobie połączymy z mendingiem. No i teraz również możemy sobie odłożyć na półkę jajko smoka, a co do głowy smoka, to już wam mówię, co zrobimy. Normalnie dalibyśmy sobie oczywiście normalną głowę smoka na półkę, ale jest tu jeden mod, który wprowadza mega fajną rzecz, którą wam teraz pokażę. Tylko do tego właśnie potrzebowaliśmy 4 czarnej wełny i teraz robimy w taki sposób i mamy
mamy pluszowego smoka. Dosłownie w tej paczce jest mod, który dodaje nam tworzenie pluszaków, czyli na przykład takiego smoka. I takiego smoka myślę, że możemy postawić sobie tutaj i wygląda to naprawdę kozacko. No i mamy dzień 69. Uznałem, że dla tego pieska nie będę wybierał imienia, tylko chciałbym, żebyście wy również się zaangażowali te 100 dni i żebyście to właśnie wy wymyślili imię dla tego pieska. Oczywiście piszcie w komentarzach propozycje. No i jeżeli jakaś wam się spodoba, to oczywiście zachęcam również do lajkowania komentarzy, bo po prostu łatwiej mi będzie wtedy zobaczyć, jakie imię chcielibyście dla tego pieska. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym sprawdzić, są te łuski smoka, ponieważ z takiej łuski mogliśmy sobie właśnie zrobić ten smoczy łuk i oprócz łuku, z tego co zauważyłem wcześniej, również można zamienić zbroję netherite'ową na smoczą zbroję, co również chciałbym teraz zrobić, ale oczywiście mamy tych łusek za mało, dlatego myślę, że teraz sobie zamienimy nasz miecz netherite'owy na smoczy oraz zamienimy sobie dwie części zbroi. Zobaczmy, czy to tak działa. O kurczę, ale to kozacko wygląda. Dragon Sword. Normalnie się czuję jak na Hypixelu, gdy jeszcze UHC graliśmy. Dobra, mamy. No i robimy jeszcze Dragon Armor, czyli również to, co było kiedyś na UHC. Mamy klatę i mamy również spodnie. W taki sposób się teraz prezentujemy. No, ten hełm i buty nie pasują trochę do tej smoczej zbroi, ale z tego, co się dowiedziałem, te łuski zdobywa się tylko i wyłącznie za zabicie smoka. Czyli myślę, że następnym celem, jaki chciałbym zrobić, będzie wrócenie do endu i zabicie po raz kolejny smoka. No ale oczywiście, żeby to zrobić, potrzebujemy kryształów. A żeby zrobić kryształy, oczywiście będziemy potrzebować Westgasta. A, bo ja zapomniałem o tym, że mieliśmy książkę z Mendingiem jedną. Myślę, że możemy lecieć tak naprawdę. No i teraz pytanie, jak tu znaleźć Gasta? Co tu jest? Siema. Mam na imię Kuba, ale w ogóle jakie ładne barierki tu są. Naprawdę ładnie to wygląda. Mogę to zniszczyć? Dobra, weźmiemy to sobie. O, jest tam kolejny gast. Czemu cały czas proch dostaje? Dropnij łzę. Jest, dobra, 3 łzy, super. Chyba brakuje nam tylko jednej jeszcze. Dobra, jest kolejny. Jest, dobra, mamy to. Jedynie nie wiem, czy nie będziemy mieć problemu z Blaze Powderem, tak szczerze. No i teraz muszę zobaczyć, czy mamy jakiś Blaze Powder, bo jeżeli nie, no to niestety chyba czeka mnie wyprawa do fortecy. Czyli wracamy do fortecy. Nie, forteca nie jest tu. Forteca jest tam. Co to jest za biom? Aha, forteca! Ej, przeraża mnie ten biom, tak szczerze. Ale znaleźliśmy w ogóle fortecę, w której jeszcze chyba nie byłem. O, jest spawner, dobra. Co to za ziomek? To jest jakiś agresywny mob? On traduje jakieś rzeczy, patrzcie. O, jakieś enchanto... Protection 5? Za diamentowe buty i Protection 4. No to nieźle. Okej, to tyle pałek nam wystarczy, więc możemy wracać. Kurczę, co to są za enchanty? O co tu chodzi? No i również jest noc, więc idziemy spać od razu. Dzień 71. Teraz robimy tak, tak i... Nie działa? Okej, już działa. Jednak zanim jeszcze pójdziemy, chciałbym zrobić drugi kamień teleportujący, żebyśmy po prostu nie musieli latać do tego strongholda tyle tysięcy kratek, to po prostu wtedy będę miał możliwość teleportacji. Do tego muszę zużyć jedną perłę i teraz to robimy w taki sposób. No i jest. Dzień 72. No i teraz jeden waystone myślę, że możemy postawić tutaj i z tego co wiem, on już teraz działa. I teraz po prostu w momencie, gdy postawimy ten drugi właśnie przy strongholdzie, to będziemy mogli się teleportować z jednego do drugiego. Ciekawe, o co chodzi z tym bossem jakimś, ale myślę, że spróbujemy go poszukać jeszcze przed zakończeniem tych 100 dni. Dzień 73. Nie myślę, że możemy wchodzić. Siema. No i jest łóżko, które mi nie zadziałało ostatnim razem, więc kliknę je sobie teraz 100 tysięcy razy. Jak mi teraz nie zadziała, to się zdenerwuję. Wchodzimy. Są nasze schodki. Teraz jedynie się zastanawiam, jak położyć te kryształy, żeby one na pewno zadziałały. No ale dobra, spróbujemy po prostu tu tutaj. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to zadziała. O! Co się dzieje? Co jest? Zbugowałem się gdzieś. Co jest? O co chodzi? Dobra, wybugowałem się, prawie zginąłem przez jakiegoś buga. No i jest, udało się, okej. Okej, czyli musimy z powrotem zniszczyć wieżę. Mamy tą wieżę i teraz to już chyba wszystkie. No i tak naprawdę zabiliśmy. Teraz oczywiście czekamy na te łuski. Okej, są. Okej, aż 5 łusek. Nie wiem, ile maksymalnie może wypaść, ale 5 to jest naprawdę dobry wynik. Możemy wracać, mam nadzieję, że nie przeteleportuje nas na 0-0. Proszę. Było tak fajnie, co? To widzimy się, jak będę na miejscu. Dobra, widzę już nasz domek. Od razu pójdziemy spać. No i mamy dzień 75. Czemu ja zawsze czegoś muszę zapomnieć zrobić? Czemu mam w ogóle efekt lag? Za to zróbmy sobie całą smoczą zbroję w końcu. Kurczę, jak to wygląda. Ale to kozacko wygląda. No i oczywiście robimy również buty. O, nawet advancement dostaliśmy za to. Tak samo robimy z kilofem, łopatą i siekierą. No i tak naprawdę mamy wszystkie narzędzia również smocze, no oprócz motyki. Ale myślę, że motykę również zrobimy, ale to na przykład na 200 dniach czy coś. Myślę, że kolejną rzeczą, jaką zrobię, będzie automatyczna farma żelaza. Ponieważ no, żelazo zawsze się przyda, a jeszcze nigdy jej nie robiłem.
robiłem, więc w sumie jestem ciekaw, jak mi wyjdzie. Jednak oczywiście do tej farmy będę potrzebował trochę itemków. W szczęście mamy sporo kobla, więc przynajmniej nie musimy kopać. Dzień 76. Brakuje nam tak naprawdę jeszcze tylko lawy, więc szybko sobie teraz wejdę do Netheru po tą lawę. Muszę przyznać, że o wiele pewniej się czuję, jak chodzę w takiej zbroi i mam takie narzędzia. No i w sumie teraz już mamy wszystko. Jedynie, co nam teraz brakuje, to są w sumie villagery, więc myślę, że tą farmę moglibyśmy zrobić gdzieś w pobliżu wioski. Myślę, że tutaj będzie dobre miejsce na zrobienie tej farmy. Tego się nie spodziewałem. Budujemy się w górę, teraz 8 kratek, teraz 2 w bok, teraz stawiamy łóżka. A, no i farmę wziąłem z kanału Voltrox. No i teraz przede mną tak naprawdę najtrudniejsze wyzwanie, ponieważ muszę tutaj przetransportować villagerów i to aż 5. Jedziesz. Dobrze, udało ci się. Dobra, jednego tam mamy, jeszcze jeden. No to wjeżdżasz sobie teraz na górę, mordo. Czemu on jest na jego głowie? Następną rzeczą, jaką muszę zrobić, to rozmnożyć tych villagerów, więc rzucam im tutaj marchewki. No i teraz tak naprawdę muszę poczekać, aż te villagery się rozmnożą, aż ich będzie 5. Mamy dzień 82. Drugi. Zobaczmy, czy te villagery nam urosły już wszystkie. Tak, dobra. I mogę się z powrotem zająć budowaniem. No i wejście w sumie mamy zrobione. Właśnie farma, jak widzicie, działa, ponieważ właśnie pojawił się tutaj golem. Dokładnie, jest żelazo. No i mamy dzień 83. I ogólnie ta farma również przydała mi się do tego, że gdybym robił 200 dni, chciałbym wtedy zabić Widera oraz robić beacon, więc te bloki żelaza na pewno nam się wtedy przydadzą. Następną rzeczą, jaką będę chciał zrobić, będzie tak jak podczas poprzednich 100 dni, farma pszczółek, ponieważ całkiem sporo widziałem tych pszczółek u nas przy domku. Jest i silk touch, także bierzemy. Dobra, widzę pszczółki. Jest też ul. I w ogóle też jest tu mega dużo mleczyków, więc oczywiście wszystkie sobie bierzemy. I lecimy do domku. Myślę, że tutaj będzie dobre miejsce dla pszczółek. Rozłożymy sobie mleczyki i postawię ten ul tutaj. Mamy dzień 84. W tym dniu ponaprawiam trochę teren, który mamy wokół domku. Ponieważ właśnie są tutaj takie, jest właśnie stone zamiast dirta. Chciałbym to po prostu pozamieniać, żeby to ładniej wyglądało. Ale to się szybko kopie w ogóle. Czemu ta pszczółka ma ubranko? Ale to słodko wyglądało. Dobra, myślę, że już to w miarę git wygląda. Wiadomo, że jest więcej jeszcze takich miejsc ze stone, ale póki co myślę, że i tak wygląda to lepiej niż wyglądało. Dzień 85. Kolejną rzeczą, jaką będę chciał zrobić, to będzie już po raz trzeci w tych studniach automatyczna farma. A dokładnie, chciałbym zrobić automatyczną farmę endermanów. Nie dlatego, żeby zdobyć jak najwięcej enderpereł, tylko po to, że ta farma podobno jest bardzo dobra na expa. Jednak, żeby zrobić taką farmę, oczywiście będziemy potrzebować zebrać trochę itemów. O kurczę, teraz tak sobie najechałem na tą marchewkę i z tego, co widzę, podczas zimy pokazuje, że nie rosną marchewki. Bez kitu jest zima, patrzcie, jak tam cała woda zamarza. Ciekawe, czy jakby padał deszcz, to zamiast deszczu byłby teraz śnieg. No i przed nami teraz tak naprawdę długa wyprawa do Strongholda. Ja tą drogę już znam na pamięć, tak szczerze. A nie, jednak się zgubiłem. Szczerze nie ma sensu chyba, żebym stawiał tego waystone'a tutaj, ponieważ tak jak wskoczę do portalu, to mnie przeteleportuje na spawna, ponieważ nie wiem, czemu łóżka tutaj nie działają. Więc najlepszym rozwiązaniem by było po prostu zostawić tego waystone'a w endzie. Jest i nasz end. Pozabijam sobie najpierw trochę endermanów. Ogólnie teraz mnie czeka jedno z najcięższych zadań, jeżeli chodzi o tą farmę, ponieważ musimy iść na Y0. Jest to dosyć ryzykowne w momencie, kiedy nie mamy tego totemu wojdowego. Jest totalnie ryzykowne. Dobra, udało się. Ja pierdzielę, co to jest? No i teraz muszę się przebudować jakieś 200 kratek od tej wyspy. Dobra, oddaliliśmy się dokładnie 200 kratek, więc teraz mogę zacząć robić platformę. A, no i zapomniałem dodać, że po raz kolejny farmę buduję z poradnika z kanału Voltrox. Tak naprawdę farma jest już skończona, więc zbieram tylko rzeczy, niszczę te pochodnie i sprawdzimy, czy działa. Dobra, także uciekamy. Okej, z tego co widzę, farma działa bardzo dobrze. Przez to, że mam Fire Aspect na mieczu, to te endermany się po prostu teleportują stamtąd. No ale farma sama w sobie działa, tylko Sweeping Edge trzeba będzie ogarnąć na miecz, no i nie mogę mieć tego Fire Aspecta. Tak naprawdę wszystko nam wyszło, więc super. Postawimy sobie oczywiście Waystone'a, już tym razem nie zapomnę. No i jest. Z tego co wiem, to jest nasz domek. Także jak to kliknę, to się przeteleportujemy i tak jak widzicie, teleportować tymi kamieniami możemy się za jeden level. Lecimy do domku. Działa, super. Ale nam tu woda zamarzła. Kurczę, i rzeczywiście te marchewki jednak nie rosną. Kolejną rzeczą, jaką chcę zrobić, będzie znalezienie aksolotla, ponieważ ani w tych studniach, ani w poprzednich studniach, które robiłem, właśnie nie miałem żadnego aksolotla i chciałbym to zmienić. A i dla wszystkich osób, które się zastanawiają, dlaczego nie używam elytry. Nie używam elytry nie dlatego, że tym zapomniałem, tylko dlatego, że po prostu nie chcę sobie aż tak ułatwiać rozgrywki. Bardziej elytry chciałem używać do takich rzeczy, jeżeli faktycznie będzie mi potrzebna w danym momencie, a tak to uważam, że to jest zbyt duże ułatwienie. O kurcze, mały beż. Jest tu jakaś woda, ale czy to prowadzi do jakiegoś źródła? O kurcze, jaki duży zbiornik. Dostałem jakiś advancement, nawet nie wiem za co. No ten zbiornik wygląda, jakby tu musiał być chociaż jeden. O, czy to są diamenty?
Tak, to są diamenty. Kozacko. To też są diamenty? Te wodne jaskinie są OP. Aż 15 diamentów zebraliśmy, kozacko. Kolejne diamenty. Lubimy diamenty. Kurczę, co to jest za cave? A zabijamy sobie te slajmy. No i jest nawet jezioro lawy dla Besha. Diamenty. Razu płyniemy po nie. Dobra, mamy aż 27 diamentów. O, jest! Axolotl. Dobra. Mamy axolotla. Z tego co widziałem, to był brązowy axolotl. Myślę, że go nazwę po prostu tak jak na rapy SMP, czyli oczywiście kakao. Ale noc jest. O, i rzeczywiście śnieg pada. W ogóle bardzo klimatycznie to wygląda. Podoba mi się. Ale skoro jest noc, to oczywiście idziemy spać. No i mamy dzień 91. Ale to fajnie wygląda, jak jest wszystko zamarznięte. Kolejną rzeczą, jaką chcę zrobić, to oczywiście akwarium dla naszego axolotla. Może tutaj tak szczerze to zrobię? No, myślę, że tutaj jest całkiem spoko miejsce. Zrobiła nam się noc, więc lecimy spać. No i mamy dzień 92. Te drewno damy w taki sposób. Oj, teraz już w sumie możemy dać tutaj szyby. Dzień 93. No i tak w sumie pozostało nam już tylko wpuścić tego axolotla. Kakao, tak jak właśnie miałem na rapy SMP. Kto wie, ten wie. A bo zjadę te ryby. Mamy pierwszego axolotla i myślę, że tutaj będziemy zbierać je wszystkie i zrobimy sobie tutaj rodzinkę axolotli. Skoro mamy już axolotla, to również przydałby nam się kotek. Mamy dzień 94. No i wracamy do wioski, żeby oswoić sobie kotka. Tylko czy ja je teraz znajdę? O, jest! Dobra. Jaki śliczny, w ogóle taki szary jest. Nie uciekaj, proszę. Jak już się znalazłem, to nie uciekaj. On nie chce tropikalnej ryby? Ja nie wytrzymam. Dobra, mam wreszcie zwykłe ryby. Dobra, jest tu. Dobra, jedną zjadł. Nie pokochał mnie jeszcze. No nie uciekaj. Dobra, dobra, chodźmy do domu. O, bardzo ładnie przyszedłeś. Czuję się jak u siebie. Kotka oczywiście nazwę tak, jak zawsze nazywałem kotka. Czyli oczywiście Forteca. I od razu go sobie nazwiemy. W ogóle jak było rapy SMP, to bardzo wielu widzów angażowało się w to w taki sposób, że robili fanarty właśnie naszych postaci razem ze zwierzętami, które mieliśmy na rapy SMP. Więc jeżeli chcielibyście się zaangażować w tę serię, no to zachęcam do robienia właśnie fanartów i podsyłajcie je na mojego Instagrama. I możemy nawet zrobić tak, że jeżeli jakiś fanart mi się naprawdę spodoba, to wstawię go, gdy będę robił następne to dni i również pozdrowię tą osobę. Także zachęcam. Pamiętacie te wieże z początkowych dni? Ja również ją pamiętam. Myślę, że moglibyśmy spróbować tutaj iść w momencie, gdy już mamy tak kozackie itemy. Tylko oczywiście najpierw sobie weźmiemy mleko od krowy. Dzień 95. Mam nadzieję, że nic nas tutaj nie załatwi. Ja ma golemie. Ja cię wypuszczę, co? Dobre mordy patrzą na świat zza krat. Dawać mi te wiedźmy. Jest skrzynka, jest żelazo, lebek. O! Jest spawner. Kolejny golem, którego sobie uwolnimy. Jest skrzynka. O! Kolejna skrzynka. Znowu nic. W sumie nie warto było tutaj wchodzić nawet na początku. Fine mining. Ale przynajmniej mam satysfakcję z tego, że przeszliśmy tą wieżę. Szczerze porobiłbym jeszcze jakieś dungeony. Okej, już widzę pillagera. Dobra, sporo ich tu. One mi nic kompletnie nie zadają. Szedłem tu na górę. W sumie to się niczym nie różni. Tu też są jakby te namioty, więc w sumie nic ciekawego. Oj, kolejny advancement dostałem. Nie no, wydaje mi się, że bez problemu bym zrobił ten dungeon, ale chodzi o to, że ich tam jest po prostu za dużo. Nie chcę marnować całego czasu na bicie się z nimi, bo to by trwało naprawdę w nieskończoność. Dobra, widzę kolejny jakiś dungeon. O, jest statek. Dobra, ale w sumie możemy opróżnić ten statek. Zobaczymy, jak nam pójdzie. O, tutaj już widzę od razu spawner. Wow, delfin nie ugryzł? Czemu one się nie ruszają w ogóle? O co chodzi? O, przebiegł jakiś ziomal z antyknokiem. Ej, on mocny jest. Okej. Okay. Fajnie, że nie muszę się bać o to, że mi zbrojka padnie. O, tu jest spawner. Okej, okay, diamenty, spoko i złoto. Dobra, i tu co mamy? O. Dobra, zabiłem. Emeraldy, Infinity, ziomale na delfinach w ogóle pływają. A, i jeszcze tam na górze jest to. Panie, czy mi starczy bloczków, żeby się tam dostać? Myślę, że starczy, dobra, spróbujemy. Ale słyszę tu dużo mobów. On ma blok żelaza w łapie. Dobra, to jakieś kozaki są. Dobra, to jest masa diamentów, kozacko. Buty diamentowe wypadły. Znaczy wiadomo, że nie będą lepsze... Że nie będą lepsze od moich, a tu Protection 4. No to nieźle. Co to jest? Ja to mogę założyć? Mogę! Aha, tylko to nie pasuje do tego mojej zbroi, ale jak to zdejmiemy... No teraz to o wiele lepiej wygląda. To kolejna jakaś czapka. Co to jest? Dobra, pozbierajmy te diamenty. Dobra, mam ponad 64 diamenty. Wiadomo, że nie wszystkie są z tego dungeona, bo jeszcze byliśmy oczywiście w cave'ach i możemy lecieć w dół. Prosto do wody. No i mamy dzień 97. Następną rzeczą, jaką chcę zrobić, będzie ten miecz ze Sweeping Edge'em, dzięki któremu będę mógł sobie spokojnie zabijać Endermany. Jest i Sweeping Edge, jeszcze w sumie zobaczę. To jest maksymalny. Tak, to jest maksymalny, więc sobie go bierzemy. O, i idealnie z Sharpnessem 4 nam siadł. Z tego co wiem, mamy jeszcze jeden miecz z Sharpnessem 4 w skrzynce i to chyba nawet z lootingiem. Dokładnie, dobra. Więc je sobie połączymy i będzie idealny miecz do zabijania Endermanów. Sharpness 5, looting 3, Sweeping Edge 3. A tymczasem przeteleportujmy się do naszej farmy Endermanów i będę chciał teraz sobie nabić trochę levela. Siema Endermany. No i już mamy 30 level. Bardzo przyjemnie się na tym expi. Siema Forteza, co tam u ciebie? Wszystko w porządku?
Jak śmiesznie pokiwała główką. Dzień 98. W sumie tak sobie myślę, że moglibyśmy zrobić smycz i moglibyśmy przyprowadzić jakieś konie pod nasz domek. Do tego będę potrzebował slajmów. To się chyba robi tak. Dokładnie. Idziemy teraz poszukać jakichś koników. Dobra, jest konik. No prawie konik. Dobra, to jest konik już na 100%. Jak to komicznie wygląda. Dobra, to teraz możemy mu założyć siodło i oczywiście zbroję. Dobra. Pięknie wyglądasz, wariacie. Nie wiem jeszcze jak cię nazwę, ale jakoś na pewno cię nazwę. No to co, lecimy spać. No i mamy dzień 99. Jako, że to jest tak naprawdę ostatni dzień, chciałbym zrobić również coś w miarę ważnego. Coś, co również mnie mega długo już ciekawi. Mówię o zobaczeniu, co to jest White Blossom. O ile tak to się w ogóle wypowiada. Dokładnie teraz pojawił nam się Bossbar, więc wkopiemy się gdzieś tutaj w dół i zobaczymy, co to jest po prostu. Mam nadzieję, że ten boss nie zabije mnie na hita. O, gdzie my jesteśmy? Chyba, że mi się coś po prostu zbugowało, jakiś mod mi się zbugował. Okay. O, co tu jest? Dobra, już wiem, co to jest White Blossom. White Blossom to jest jakiś olbrzymi kwiatek z tego, co widzę. On się regeneruje. Tam on się regeneruje. Aha, tu coś ma. Zniszczyłem to i co? Może muszę wszystkie te kwiatki zniszczyć? Ała, dobra. Wygląda dosyć przerażająco, muszę przyznać. W końcu przynajmniej wiem, co to było. Znowu są te kwiatki, dobra, niszczymy to. Oj! Jestem poisona. Dobra. I on został na hita chyba. Dobra, zabiliśmy go. Udało nam się zabić. Coś z niego wypadło, z tego co widzę. Okej. Okay. No i udało nam się, zabiliśmy to coś. Myślę, że to była odpowiednia rzecz na dzień 99. No ale co, myślę, że już możemy w sumie stąd wychodzić, bo tu chyba nie ma żadnych skrzynek, to nie jest żaden dungeon, tylko takie pomieszczenie, gdzie on był. No, jesteśmy na górze. Oj, w ogóle noc już nam się robi. No dobra, to wróćmy do domku. No i lecimy spać. Udało nam się. Przeżyliśmy 100 dni na paczce modów, która ma ich łącznie ponad 200 chyba. No to co, liczę na to, że wam się podobało. Zachęcam do pisania propozycji imienia dla pieska. No i zachęcam również do wysyłania fanartów związanych z tą serią, bo odczytuję wszystkie wiadomości na Instagramie, także na pewno zobaczę, jeżeli wyślecie jakiegoś fajnego fanarta. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego. Siema!